A więc, kolego, film, który skomentowałeś, miał przede wszystkim pokazać to, jak wyjechać do autostrady A4 z Wordu. Wyjechać tym wyjazdem przez stację paliw. Natomiast 40, o której wspomniałeś, która faktycznie tam występuje, również na moim kanale jest, w innym miejscu. Ja tam z tego, co kojarzę, opisuję ją. Opisuję, jaki był pewnie zamiar organizatora ruchu, że ona się tam pojawiła. No i opisuję również, dlaczego uważam, że to miejsce jest na tą chwilę dla mnie absurdem. A jak pokazuje chociażby twój przypadek, jest nie tylko absurdem, ale jest również doskonałym miejscem do nabijania kasy Wordu. Natomiast ja, szanowny kolego, szanowny widzu, przejadę się jeszcze raz tą drogą, prawie tą samą, bo różnica jest taka, że nie wyjeżdżam z Wordu, tylko jadę ulicą Francuską od strony Muchowca i będę teraz skręcał właśnie w lewo w stronę autostrady A4, a później zjadę w ulicę Szybowcową, a więc tą 40 można powiedzieć, że sobie przejedziemy i może będzie okazja ją omówić. Choć myślę, że w tym kierunku, gdzie jadę, czyli jadąc w ulicę Szybowcową, ona raczej nie powinna stanowić większego problemu, bo taki jest jej zamysł, aby właśnie jadąc w Szybowcową zmniejszyć prędkość do tych 40 km na godzinę. Ale za momencik sobie to wszystko zobaczymy. Na razie musimy poczekać i uzbroić się w cierpliwość na Francuskiej, aby wykonać skręt w lewo. Oczywiście trzeba się troszkę w cierpliwość uzbroić, to zawsze swoim kursantom, osobom, z którymi pracuję, powtarzam, jazda autem to również sztuka cierpliwości. Mam tutaj sygnalizator bezkolizyjny, kierunkowy, ale mimo to upewniam się, że żadni piesi mi nie wchodzą. Teren zabudowany mi się skończył, czyli teoretycznie 90. Tutaj mamy ową 70, o której wspominałeś. No i możemy się tutaj rozpędzić do prędkości 70 maksymalnie. I no właśnie, tutaj nad tym prawym pasem ruchu mamy ową 40. Ją widać z daleka, więc bez względu na to, gdzie jedziemy, zmniejszam tutaj prędkość do 40. Chcąc jechać prosto, mijam ten zjazd, rozpędzam się do 40. Natomiast zamysł tej 40 był taki, aby tutaj do zjazdu pewnie było to 40 km na godzinę. Być może, aby przejeżdżający dalej, bo przecież nad pasem ruchu jest, ale obowiązuje do skrzyżowania, więc tylko tutaj do ulicy Szybowcowej. Tak więc no, widać ten znak, więc tutaj jakiegoś specjalnego opisu, że uważajcie, bo tam jest znak, nie wydaje mi się, aby takowy gdzieś musiał być tutaj dodawany, bo tak jak mówię, no ten znak widać, jego widać z daleka. Już jak wjedziemy, miniemy tą 70, to z daleka nad pasem ruchu widać znak, że mamy tutaj zmniejszyć prędkość. Ale mimo wszystko w tym miejscu, moi drodzy, uważajcie.